Na wszystkie obietnice z kampanii nie starczy pieniędzy, tak czy nie? Na wszystkie obietnice z kampanii w ciągu jednego roku nie starczy pieniędzy, natomiast... Czyli tak, następne pytanie. Tylko wiatraki uratują ceny prądu, tak czy nie? Tak czy nie? Tak. Wie pan, Władysław Kosiniak-Kamysz to prawdziwy tygrys, tak czy nie? Dobre pytanie. Ale tak czy nie? No tak. Tak. I pytanie ale do będę, naszych będę słuchaczy. W tej części tak jest, rozwinąć ten czy ceny prądu powinny być zamrożone do końca roku? Tak odpowiada 77% uczestników naszej sądy. Nie 23%. Przechodzimy do internetu. Tam dalszy ciąg rozmowy z Ryszardem Petru. Wie pan co, bo czuję się, co jest odpowiedzialne za całą gospodarkę. Przecież dopłaty idą z naszych podatków. Z tej składki chociażby zdrowotnej, którą chcemy zlikwidować. No. W przeciwieństwie do pańskich kolegów, nie jest pan populistą? No na pewno nie jestem populistą. Się, proszę państwa, przy tak wysokiej inflacji, jak popatrzymy na 100%, nie opłaca się oszczędzać. Jak Polacy nie oszczędzają, to wydają. Jak nie ma oszczędności, to nie ma inwestycji. To jest taka prosta zasada. Ale nie ma zgody co do likwidacji podatku Belki? Mam obawę, że nie ma zgody, ale nie chciałbym zbyt daleko iść w tym... Ale z czego wynikają te obawy? Kto nie chce zlikwidacji tego podatku? I dlaczego miałby on nie być... Nie, panie redaktorze, nie to chciałbym... To są jakieś wielkie dochody? Nie, nie są to... Dlaczego? Panie redaktorze, no nie będę się wypowiadał... Ale dlaczego? Dobre pytanie, chciałbym to zadać. No niektórzy uważają po prostu, że podatki są dobre, a niektórzy uważają, że nadmierne podatki są złe. Ale to każdy normalny człowiek uważa, że nadmierne podatki są złe. Mówił pan o niedzielach handlowych. Czy ten projekt, pyta nasz słuchacz, jest wrzucony do kosza, czy jeszcze do zamrażarki? Niedziele handlowe. Co się z tym dzieje? Ani kosz, ani zamrażarki. Wiem, że rozmowy trwają, natomiast nie chciałbym teraz deklarować terminów, kiedy to się rozpocznie. W ramach Komisji Gospodarki wiele osób dostaje pisma zapytania w tej sprawie. Będę o tym rozmawiał na najbliższych możliwych spotkaniach z odpowiednimi resortami. Czy chce pan przyspieszenia w tej sprawie? Ja osobiście chcę przyspieszenia w tej sprawie. To jest w gestii Ministerstwa Pracy i czyli koalicjant z lewicy. Tak jest. Pani minister Dziemianowicz-Bąk. Tak jest, tak jest. No i będę chciał, żeby jakby te prace rozpocząć, no bo nie ma powodu, żebyśmy z nimi się wstrzymywali. Kolejne pytanie. Czy w XXI wieku, w kraju, który wstąpił prawie 20 lat temu do Unii, 25 lat temu do NATO, kraju z populacją na poziomie 38 milionów ludności, państwo polskie naprawdę potrzebuje zbiórki pieniędzy od obywateli na sprzęt medyczny. Czy wizerunek Polski i Polaka za granicą musi kojarzyć się z biedą? No nie, to uważam, że to jest niewłaściwa diagnoza tej akcji, to jest fantastyczne. To jest krytyka oczywiście wielkiej organizacji świątecznej pomocy. Tak, zrozumiałem aluzję. To wręcz odwrotnie, zawsze jest tak, że jest sektor nierządowy, czyli tak zwane NGO, które się angażują. To jest akcja, która jest pozytywna. Wynika to z tego, że zawsze brakuje pieniędzy na pewne procedury medyczne. Jesteśmy krajem, jeden z najbiedniejszych krajów Unii Europejskiej. W ochronie zdrowia w Polsce nie jest dobrze. Wymaga to wielkich reform i tego typu akcje czyli są... wizerunkowi Polski to nie szkodzi? Proszę pana, no tak, bo to jest pozytywne. Tutaj okay. Nie ma nic negatywnego. Kolejne pytanie. Czy jako liberał uważa pan, że wprowadzenie kar za tak zwaną mowę nienawiści jest słuszne? No to jest, wie pan, cała dyskusja o tym, jak definiujemy... Co panu podpowiada serce? Uważam, że mowa nienawiści... Dobrze wiemy z historii, że słowa mogą prowadzić do wojen. W związku z tym też trzeba gdzieś postawić tą granicę. Trzeba wprowadzać konkretne przepisy, czy wystarczy obecny kodeks karny i kodeks cywilny? Widzi pan, no te konkretne przepisy to zawsze jest... Nigdy nie jest pan w stanie wyobrazić sobie, co kto jeszcze może powiedzieć. To jest ułomność polskiego prawa, prawda? Czyli... Gdyby dzisiaj pan miał głosować nad tą mową nienawiści, to głosowałby... No to musiałem zobaczyć konkretne przepisy. Konkretne przepisy. Dobrze. To jest bardzo... Wie pan, no, mam do czynienia z polskimi sądami i wiem, jak bardzo... Jeżeli z kolei doprowadzimy do tego, że wszystko ma być enumeratywnie wymienione, jakie rodzaje zachowania są mową nienawiści, to potem ktoś wymyśli taką formułę, która się pod to nie czyli załapuje. Bez przesady. Bez przesady. Dobrze. Kolejne pytanie. Czy jest pan za wycofaniem gotówki z obiegu i pieniądzem cyfrowym z datą ważności? Nie, nie. Jestem zwolennikiem tego, żeby gotówka była i oczywiście w takiej formule, która byłaby jakoś tam ograniczana, czyli nie chciałbym, żeby wszelkie transakcje, nie wiem, 100 tysięcy, milion złotych były w gotówkowo.
to musi być jednak pod kontrolą, natomiast gotówka... Ale wie pan, że Unia chce wprowadzić limity, ma być taki limit 10 tysięcy euro, jeśli chodzi o transfery gotówkowe. To jest krok w dobrym kierunku, czy nie, przegięcie? Niech się teraz się pada co do kwoty, ale uważam, że musi być pewne ograniczenie, żeby no nie wspierać szarej strefy, a z drugiej strony gotówka no, musi być w obiegu, bo system jednak nie jest do tego przy... Wie pan, my mamy w Polsce blika, a wielu, jak się wiecie, pan za granicą, okaże się, że nie ma, no nie można blikiem płacić. I tak jesteśmy bardzo zaawansowani. Czyli jesteśmy do przodu. Ale wie pan, w wielu przypadkach, i tak zaskoczony byłem, będąc ostatnio w Austrii, że w wielu miejscach po prostu gotówki oczekują, tylko cash only. To zaskoczenie, ale jednak świat dziś, wie pan, w przyszłości w sposób naturalny być może ta gotówka zniknie i ludzie nie będą chcieli jej. No, teraz jest potrzeba, w związku z tym nie możemy z tą potrzebą w sposób administracyjny tak ostro walczyć. Panie pośle, kolejne pytanie. Czy uważa pan, czy nie uważa pan, że podwyżka pensji dla budżetówki spowoduje wzrost inflacji? Wiadomo, że spowoduje wzrost inflacji, tylko to jest w dużym stopniu rekompensata za zbyt wysoką inflację w przeszłości. Przed wyborami zniechęcał pan przedsiębiorców do głosowania na Konfederację, mówiąc im, że to populistyczna partia, która nie zrealizuje swoich postulatów. Co pan teraz mówi przedsiębiorcom, gdy ci pytają, dlaczego pańska partia, czyli Trzecia Droga, oszukała ich z dobrowolnym ZUS-em? Wydaje mi się, że to było nieporozumienie, bo dobrowolny ZUS proponowany przez Konfederację polegał na tym, że można było wstrzymać się i przestać płacić ZUS. Natomiast w Trzeciej Drodze pomysł to dotyczył wakacji w sytuacji, gdy ktoś jest w trudnej sytuacji. Wydaje mi się, że ta sama nazwa została użyta do dwóch innych projektów, stąd jest nieporozumienie. Kolejne pytanie w tym duchu. Czy zmienił pan zdanie o Sławomirze Męcenie po spotkaniu z nim w Komisji Finansów? Czy na poziomie gospodarczym jest możliwa koalicja z Konfederacją? Czy będzie pan kontynuował działania w celu zrównania wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet do 63 roku życia? Jeśli chodzi o spotkanie z panem Męcenem na komisji, ono było bardzo krótkie i myśmy ze sobą prawie nie mogli porozmawiać, bo to była komisja, w związku z tym nastąpiło wyłącznie zrobienie zdjęcia i na tym skończyła się rozmowa w dużym stopniu. Potem nie pracowaliście razem w tej komisji? No ale wie pan, to nie jest forma akurat rozmowy. Pan Męcen, nie chciałem teraz go tutaj oceniać, jakby nie jest bardzo aktywny ale bardzo proszę, na komisji. Ale zarzuca pan mu lenistwo? Nie zarzucam, po prostu ma jako opozycja ma też ograniczony wpływ na to, co się dzieje na tej komisji, także rozumiem jego postawę. Ale co, nie chce mu się po prostu siedzieć, bo i tak nie ma wpływu na nic? Wie pan co, jest za dużo tych komisji, być może nie wszystko widziałem. Też nie na wszystkich przecież byłem, w związku z tym nie chcę wchodzić dalej. Nie chce pan krytykować? Nie chcę krytykować, bo mogę jednak krytykować. Może pan przeszarżować? Mogę przeszarżować i to nie jest krytyka, tylko posłowie opozycyjni na tego typu komisjach muszą wyłącznie głośno gadać, a potem i tak są zwykle przegłosowywani. Ale było tam drugie pytanie, przepraszam, bo zapomniałem. Dotyczące wieku emerytalnego. A czy nie, czy mogę współpracować? Tak, jak najbardziej jestem otwarty na kwestii merytorycznej współpracy z Konfederacją, no ale ważne, żeby byli realistami. Mój główny zarzut do nich w kampanii wyborczej jest taki, był taki, że są... Nie są realistami. Fantastami są? Że byli fantastami, także mieli świetne pomysły, takie wie pan. Fantastami czy nie faszystami? Fantastami w tym sensie, że no, trzeba mieć świadomość, jakie są ograniczenia budżetowe, jak działa system i w ramach tych systemu robić małe nawet rewolucje, ale nie wywracać wszystko do góry nogami. Kolejne pytanie. Kiedy ulżycie najmniejszym przedsiębiorcom? Co z kwotą 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku? Jak nie 60, to może chociaż 12-krotność minimalnej, aby wprowadzić więcej stabilności, której tak bardzo brakuje? Ja bym był zwolennikiem tej kwoty wolnej. To dlaczego jej nie można wprowadzić? No bo zastaliśmy budżet państwa z wielką dziurą Morawieckiego. Jeszcze będzie jeszcze większa w wyniku podwyżki. A powiększyliście ją przecież. No ale to jest... Deficyt jest większy o 18-20 miliardów? Tak, no bo to jest w wyniku tego, że trzeba zrekompensować nauczycielom stracone, że tak powiem, dochody z tytułu inflacji. W związku z tym to się nie da wszystkiego wprowadzić. Niemniej jednak kluczem na wszystko jest wzrost gospodarczy. Wzrost gospodarczy daje dodatkowe dochody, które dają możliwość realizacji tych postulatów, ale bez działań, o których między innymi wspominałem wcześniej, czyli deregulacja, prawda, składka zdrowotna, uwolnienie handlu w niedzielę. Ale też ważne jest to, żeby było odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa. Nie ma możliwości stworzenia, że tak powiem, podwalin pod wzrost gospodarczy, ale taka wprowadzenie kwoty wolnej jest de facto wprowadzeniem podatku liniowego, którego zawsze byłem zwolennikiem, no bo większość ludzi będzie płaciło płaski podatek. Ale w tym, rozumiem, rozdaniu koalicyjnym to jest niemożliwe.
Nie powiedziałem tego. Jest to możliwe, ale na pewno nie w tym roku. A w przyszłym? Ja nie wykluczam. To wszystko zależy od tego, czy będzie możliwość, czy wzrost gospodarczy da nam na tyle duże dochody i te działania, o których wspomniałem, które spowodują, że tego typu rozwiązanie będzie bezpieczne. Jest pan za CPK, czy nie za CPK? Co do zasady, jestem zwolennikiem kolei szybkich prędkości. Nie jestem zwolennikiem budowania wielkiego hubu, który nie wygląda mi na to, żeby miał się kiedykolwiek zwrócić, bo nie ma linii lotniczej, która miałaby obsługiwać takich. A propos, jest pytanie z tym związane. Jednym z argumentów, pisze nasz słuchacz, przeciwko CPK jest to, że nie ma informacji na temat stopy zwrotu. Czy może pan opowiedzieć o stopach zwrotu autostrad? Jeżeli pan powie, że ich nie zna, to czy powinniśmy w związku z tym zaprzestać ich budowania? Ale stopy zwrotu autostrad można, bo to jest efekt podażowy w gospodarce. Wie pan, autostradami jeżdżą różne samochody, każdy z nas indywidualnie i to jest jakby udrożnienie systemu. A jeżeli chodzi o taki wielki port lotniczy, to trzeba sprawdzić, jak wygląda kwestia Brandenburgii w Niemczech. No nie jest to najbardziej udany projekt. Pytanie jest takie, czy jak wybudujemy wielkie lotnisko, czy tam samoloty będą latać, bo to wcale nie jest oczywiste. Patrz Radom chociażby, okay, który jest relatywnie nowoczesnym lotniskiem, a z którego jakoś samoloty nie chcą. A nie sądzi pan, że chociażby jeden argument, czyli na przykład możliwość przerzucania wojsk w razie agresji rosyjskiej w takie miejsce, jakim byłby Baranów, jest argumentem przeważającym, żeby jednak pójść w CPK? Ale do tego trzeba mieć pas startowy, a nie wielki hub i połączenie komunikacyjne pociągowe. Powiem tak. No dobrze, pytanie jest takie, panie redaktorze. Wojska mogą być przerzucone, ale nie muszą. Ale wojska, jeżeli chodzi o wojsko, to musi funkcjonować. To mamy nie też, tylko jako pas. W Mińsku Mazowieckim mamy też pas startowy i można go rozbudować. Mińsk Mazowiecki jest po drugiej stronie Wisły. Ja wiem. No, ale pytanie jest takie, czy tam właśnie, wie pan, nie jestem ekspertem wojskowym, także nie chciałbym wchodzić w to i pan chyba też nie wie do końca, gdzie powinny lądować wojska. No nie chodzi mi o to, że wie pan, jest linia Wisły, linia obrony. Zgoda. Znaczy, zakładam, że to nie jest linia obrony, tylko linią obrony jest Bóg i nasza wschodnia granica. To prawda, ale kolejna. To też nie jest optymistyczne. Natomiast co do zasady. Mamy ograniczenia. Sam pan mówi. Tak, tylko nie wiem po prostu, nie znam się na wojskowości tak szczegółowo. Dobrze. Ale chcę powiedzieć jedno, że mam ograniczone zasoby. Pytanie jest takie, czy miliardy złotych powinny iść na CPK, czy szukam na rozbudowę kolei w Polsce, tak żebyśmy mogli szybciej dostać się z małej miejscowości do centrów, że tak powiem, biznesowych. Czyli pan jest za rozbudową kolei? Jestem zwolennikiem rozwoju kolei, tak żeby każdy w ciągu godziny mógł wsiąść do pociągu, który z kolei zawiezie go w ciągu półtorej godziny do dużego albo godziny dużego miasta. To jest model francuski, żeby każdy miał blisko do szybkiej kolei, którego dowiezie. Jeszcze do trzy pytania, bo wiem, że pan musi już kończyć, musimy już kończyć. Jak wygląda pańska aktywność w Sejmie? Nie widać wystąpień na mównicy, interpelacji, pytań i oświadczeń. Boi się pan wychylać, czy zabroni panu stawiając na lewicowy kurs bez odchyleń. Czy nie czuje się pan samotny w swojej formacji politycznej? Nie czuję się samotny. Miałem kilka wystąpień z mównicy, ale mam też komisję gospodarki. Powołaliśmy ostatnio 3 podkomisje stałe przedsiębiorczości, rozwoju gospodarczego, innowacji. Zapraszam, za tydzień będzie sprawozdanie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i będziemy pytać o na przykład o to, co się działo z podwyżkami cen Orlenu pod koniec 2022 roku, jak na to reagował Urząd Ochrony. Mówię tylko o tym, że jest cała masa prac, które państwo nie widzą na co dzień. A nie czuje się pan zmarginalizowany? Nie, ja będę chciał, to wystąpić. Natomiast uważam, że w przypadku pana Wąsika Kamińskiego nie miało sensu wystąpienia, bo to było jałowy spór. To był jałowy spór, strata czasu z punktu widzenia gospodarki Polski. Czyli pana zdaniem mniej igrzysk, więcej chleba? Oczywiście. A teraz jest za dużo igrzysk. No ale to one chyba się powoli teraz już kończą, w tym sensie, że są potrzeby naprawy systemu wymiaru sprawiedliwości, a to nie są igrzyska, to jest potrzeba przywrócenia wymiaru sprawiedliwości. Ostatnie pytanie, formule demokratycznej. Panie pośle, kiedy obniżycie VAT? Miał być na chwilę, chwila trwa już 15 lat. Nie słyszałem, aby były takie propozycje na agendzie rządowej, w związku z tym nie chciałbym niczego tutaj w tym obszarze deklarować. Ryszard Petru, szef Sejmowej Komisji Gospodarki, Trzecia Droga i Polska 2050, był gościem Radia.